pierwszej światowej lidze i ja przyjmę każde wyzwanie. Zresztą nie jestem zawodniczką, która chce utrzymać zerowy ranking. Jeżeli załóżmy scenariusz, żebym miała przegrać tą walkę, to i tak chcę, żeby do niej doszło. I dla mnie nieważne, czy będę miała 6 oczek zaraz na przegranych, czy 6 na wygranych, bo mówię, rankingi nie walczą. Ja chcę się rozwijać i chcę sięgnąć za jakiś czas po tytuł. Miałam 3-0, miałam 4-0, a walczyłam z zawodniczkami, które miały kilka bądź kilkanaście walk, albo i kilkadziesiąt, bo w przypadku Carly Benitez. Miałam prawie 20 pojedynków. Z tego co pamiętam, chociaż nie chcę tutaj nic, ale nie, to włodarze UFC decydują o tym, który zawodnik, zawodniczka są siebie godni i po prostu toczymy walki. Gadaria jest jak najbardziej czołową zawodniczką i jest to bardzo duże wyzwanie dla mnie, ale oczywiście będę na to gotowa, żeby skrzyżować z nią rękawice i oczywiście jak Bogda wyjdę zwycięsko z tego pojedynku. Walka w grudniu jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli tą walkę Asia wygra w grudniu, to być może gdzieś tam dostaniemy miano jakiejś walki jeszcze lepszej, o jeszcze jakieś tam lepsze trofea, być może to będzie z czasem zrobiona walka o pas tej kategorii. No, na dzień dzisiejszy tego nie wiadomo, gdzieś tam każdy coś domniema, ale to nie są informacje potwierdzone, zobaczymy. Na razie koncentrujemy się na tej walce, jeżeli ją wygramy, to myślę, że włodarze UFC już ją zauważyli, pewnie ją dalej zauważą i będziemy się piąć coraz wyżej. W mojej karierze, jak dla mnie bardzo ważny jest ten aspekt sportowy, a nie taki medialny. Nie jest tak, że łatwiej pozyskać sponsorów. No ja mówię, ta gdzieś płynność finansowa firm jest różna. Jedni chcą wchodzić w taki sport, inni chcą bardziej wchodzić w mężczyzn. Jedynym minusem UFC jest tego, że nie jest opuszczane w Polsce w żadnej telewizji, jak było dotychczas na Orange Sport. Niestety jest to tylko telewizja internetowa. Mam swoich takich stałych sponsorów, tutaj regionalne firmy, jak i firmy spoza Olsztyna, za co jestem bardzo wdzięczna, że są wobec mnie lojalni, że współpracujemy już tyle czasu. Mówię, ja tej popularności tak jako taką nie odczuwam, jeżeli ktoś mnie widział gdzieś w telewizji, po prostu wspomni miłe słowo, za co dziękuję i no jest to miłe, bo walczymy w oktagonach, tak jakby na arenie, walczymy dla fanów również. Pomagam mojej mamie w rodzinnym interesie i no jest kilka takich aspektów, które chcę gdzieś utrzymywać, ponieważ dzisiaj jestem w grze, jutro mnie może nie być, może mnie dopaść jakaś poważna kontuzja czy coś takiego, także wolę mieć parę takich aspektów w zanadrzu, ale które nie pochłaniają jakoś moich myśli czy dużo czasu, bo mówię, numerem jeden tutaj są treningi i dawanie siebie 100%. Prowadzę zajęcia rekreacyjne, pomagam, tak jak wspomniałam, mojej mamie w rodzinnym interesie. To tyle, mówię, treningi pochłaniają bardzo dużo czasu, to jest praca naprawdę na etacie. To nie jest tak, że się komuś wydaje, że sportowcy pół dnia śpią i później idą na jeden trening. To jest naprawdę bardzo sporo wyrzeczeń. To jest osoba, która jakiś tam nie mieści jakichś tam ramach, bo ja nie rozumiem, jak ona w ten sposób podchodzi do walk. Jest po prostu jakby nie miała w ogóle strachu ani hamulców. No. Jest to osoba, która na treningu daje się 100-120% i naszych chłopaków leje, no, można powiedzieć. No, i to, po prostu mówię, że no, po prostu jest to człowiek stworzony do MMA, dziewczyna stworzona do MMA, do tego sportu. Ma charakter, ma zawzięte i tak naprawdę dąży do tego, żeby zostać najlepszą. Pracowita, charakterna. I mocno bije. Zapraszam wszystkich serdecznie do wykupienia konta na UFC TV, na Fight Passie, gdzie można śledzić na bieżąco galę UFC, gdzie jest coraz więcej Polaków, coraz więcej po prostu doskonałych zawodników. Są jakieś walki archiwalne. Jest również Invicta, gdzie jest Karolina Kowalkiewicz, Polka, która walczy dla tej organizacji, także warto prześledzić tą czy po prostu czołówkę świata i być świadomym kto, co, dlaczego. Także mówię, szkoda, że to nie leci w jakiejś telewizji dostępnej na kablówkach czy na różnych platformach, no ale mówię, internet jest, także zapraszam do oglądania Fight Passa.